Myszki tęczuszki, feluś i drzewo przyjaźni, autor Jolanta Nartowska, czyta Marta Karwat. Gdzieś daleko, daleko stąd, na zielonej łące wśród trawy, w swoich maleńkich norkach, całymi rodzinami mieszkały myszki, tęczuszki. Myszki tęczuszki nie były takimi zwykłymi myszkami. Każda z nich, od samego czubka swojej główki aż po koniuszek ogonka, była jak tęcza, różnokolorowa. Myszki uwielbiały wspólne spotkania i spacery po łące. Dlatego wszystkie mysie rodzinki cieszyły się ogromnie, gdy każdego dnia znalazły choć chwilkę, by się ze sobą spotkać i porozmawiać, a potem razem podziwiać łąkowe kwiaty czy słuchać śpiewu ptaków. W swojej tęczowej gromadce czuły się bezpiecznie i było im weselej. Najmłodsze myszątka, machając łapkami, witały wtedy słoneczko wędrujące wysoko, wysoko po niebie. Ono uśmiechało się do nich wesoło i głaskało je swymi promykami. A maluchy, radośnie figlując i popiskując, połyskiwały tęczowo w blasku słonecznych promyków, z ochotą wygrzewając się w ich cieple, a słoneczko, zachwycone, Przyglądało się psotom swoich małych, myślich przyjaciół i z uwagą słuchało rozmów ich rodziców, by po jakimś czasie mrugnąć wszystkim na pożegnanie i schować się za nadciągającą chmurką. Wtedy całe kolorowe towarzystwo szybciutko wracało do swoich norek, gdzie chwilę potem każdy myśli tata jak co dzień nosił drwa do kominka, a mama przygotowywała smaczny obiadek. Zaraz po nim starsze myszątka drabiały lekcje przyniesione ze szkoły, a potem pomagały rodzicom i opiekowały się młodszym rodzeństwem. Ale gdy tylko obowiązki się skończyły, a do kolacji i snu było jeszcze troszkę czasu, myszątka biegły co sił na ukrytą wśród podziemnych korytarzy polanę. Bardzo lubiły się tam bawić. Najczęściej bawiły się w berka. Urządzały wyścigi i tańczyły wokół ogromnego drzewa, które wspólnie nazwały drzewem przyjaźni. Rozłożyste drzewo stało dumnie na samym środku polany. Bacznie przyglądało się radosnej zabawie tęczowych myszątek i cichutko szumiało, szeleszcząc listkami. Pewnego dnia myszątka znowu wybrały się na polane, lecz jak tylko tam dotarły, ze zdziwienia otworzyły pyszczki. Na trawie pod drzewem. Zobaczyły szary, trzęsący się i popiskujący kłębuszek. Zdumione i lekko przestraszone, ale bardzo ciekawe niespodziewanego gościa, podeszły bliżej i już po chwili zauważyły, że tajemniczy gość, podobnie jak one, ma malutki pyszczek, łóżka, łapki i ogonek. Ale nigdzie nie widziały kolorowych tęczowych paseczków. Nieznajomy przybysz wszystko miał szare. Dlatego przejęte i zaskoczone widokiem spytały: Kim jesteś? Skąd się tu wziąłeś? A szary kłębuszek, cichutkim, drżącym głosem, rozprostowując swoje przykurczone łapki, mówił: Jestem szczurek, Feluś. i. i. Głos Felusia drżał tak mocno, że ciężko mu było mówić, ale za chwilę dokończył. Zabłądziłem, zgubiłem swoją norkę, tatę, mamę, moich braci i siostry. Gdzie ja jestem? Bardzo się boję. Tęczuszki zdziwione spojrzały tylko po sobie. I właśnie wtedy rozległ się głośny śmiech Stefana, najstarszego z całej grupy tęczowych myszontek. ha, <śmulny> pohukiwał. Nie chcemy na naszej polanie żadnych tchórzliwych szarych szczurków. To nasza polana, tylko nasza. I już za moment prawie wszystkie tęczowe myszątka chichotały z przestraszonego Felusia. Głośno żartowały sobie z tego, że jest cały szary, że nie ma takich pięknych tęczowych paseczków jak one, a potem tupiąc mocno łapkami, krzyczały: Idź sobie stąd, nie chcemy cię tu, nie chcemy. Tylko balbinka, najmniejsza z całej tęczowej gromadki, cichutko przyglądała się przez chwilę wszystkiemu, otwierając przy tym szeroko swoje malutkie oczka. Tylko ona, nie zważając na śmiechy i żarty kolegów, podeszła do Felusia, objęła go mocno łapkami i przytuliła. Szczurek trząsł się tylko i coraz głośniej płakał, ocierając przy tym spływające po policzkach łzy. Tymczasem tęczuszki, widząc to, co robi Balbinka, zamilkły na chwilę zdziwione jej zachowaniem, ale już za moment znowu dało się słyszeć głośne pokrzykiwania. Zostaw go! Niech sobie stąd idzie! Ale Balbinka nie słuchała. Chwyciła tylko Felusia mocno za łapkę i pobiegli szybciutko do jej norki. Kiedy byli już na miejscu, Mała myszka widząc zdziwione miny rodziców i młodszego rodzeństwa, już od progu opowiedziała im o tym, co wydarzyło się na polanie. Wszyscy z uwagą słuchali, o czym mówiła, a kiedy skończyła, mama i tata z podziwem pokiwali głowami. Potem mocno balbinkę przytulili, głośno przy tym chwaląc za to, że tak troskliwie zajęła się swoim nowym przyjacielem. Niemal w tej samej chwili przytulali też zalęknionego felusia, uspokajając go, obiecali pomoc. Po czym dokładnie wypytali, gdzie mieszka, a spokojniejszy już feluś opowiedział wszystko najdokładniej, jak potrafił. Nawet o tym, jak zgubił drogę do swojej norki i o tym, że nie wie, jak do niej trafić. Potem cichutko dodał jeszcze, że bardzo tęskni za swoją rodziną. A kiedy skończył. Mama Balbinki przygotowała pyszną kolację. Zaraz po niej Feluś, Balbinka, jej siostrzyczka i braciszek bardzo już zmęczeni wrażeniami pożegnali się z rodzicami, a chwilę później leżeli już w łóżeczkach. Ale dla rodziców Balbinki dzień się jeszcze nie skończył, bo choć za oknem było już ciemno, mama i tata jeszcze długo dyskutowali o tym, co się wydarzyło i postanowili że już następnego dnia całą rodziną zaprowadzą Felusia do norki. A potem, zmęczeni rozmową, spokojnie zasnęli. Gdy nadszedł ranek, wszyscy zasiedli do pysznego śniadanka. Mysia rodzinka, strzygąc uszkami, z apetytem zajadała ulubione serowe tosty. Tylko Feluś patrzył na nie smutno i wcale ich nie próbował. Tatuś Balbinki natychmiast to zauważył i obejmując zmartwionego szczurka ramieniem, Powiedział, Nie martw się kolego, wszystko będzie dobrze. Dziś po południu, gdy Balbinka wróci ze szkoły, zaprowadzimy cię do twojej norki. Po tych słowach feluś aż podskoczył z radości. Wydawało mu się, że serduszko chce wyskoczyć mu z piersi. Mocno przytulił tatusia Balbinki, i nie minęła nawet chwilka, a serowe tosty zniknęły w jego pyszczku. Tuż po śniadaniu Balbinka czym prędzej wybiegła do szkoły. Mama i tata porządkowali spiżarnię, a Feluś bawił się z młodszym rodzeństwem Balbinki. A potem, razem z jej mamą, przyrządzał pyszną zupę na obiad. Pomagał dzielnie, choć nie mógł się już doczekać, kiedy wróci do norki i mocno przytuli mamę, tatę, wszystkich braci i siostry. Czas się Felusiowi bardzo dłużył. Zniecierpliwiony przebierał czasem nerwowo łapkami i niemal w każdej chwili gotów był do wyjścia. A gdy tylko Balbinka wróciła ze szkoły, natychmiast chciał ruszyć w drogę. Ale mama, zajęta jeszcze młodszymi dziećmi, poprosiła córeczkę, by na chwilę wyszli z Felusiem pobawić się na polanę. Ale szczurek nie miał na to najmniejszej ochoty. Myślał już tylko o powrocie do Norki. No i robiło mu się bardzo przykro, gdy przypomniał sobie wczorajszy dzień. Jeszcze dziś pobrzmiewały mu w uszach te wszystkie śmiechy i dokuczliwości, które słyszał od myszątek. Jednak balbinka tak długo prosiła, tak nalegała, że Feluś w końcu się zgodził i pobiegli razem na polanę. A tam myszątka bawiły się już w najlepsze. Urządziły sobie wyścigi i były nimi tak przejęte, że nawet nie zauważyły, kiedy Feluś i Balbinka dołączyli do zabawy. Dopiero gdy szczurek mknął jak strzała, zostawiając wszystkich daleko z tyłu, myszątka zatrzymały się na chwilę zdumione. Z podziwem kiwały głowami i słychać było tylko ich ciche poszeptywanie. Widzieliście? Kto to taki? Widziałem szare futerko. To chyba Feluś. Feluś pierwszy dotarł na metę, a gdy wyścig już się skończył, wszystkie tęczowe myślątka, nawet Stefan, chciały uścisnąć mu łapkę, poklepywały go mocno po ramieniu i zachwycone dopytywały: Kto nauczył cię tak szybko biegać, Felusiu? A szczurek, bardzo dumny z siebie i szczęśliwy, odpowiadał skromnie: Dużo trenowałem. Po czym usiadł zmęczony na trawie. Ale myszątka nie pozwoliły mu długo odpoczywać. Już po chwili chwyciły go za łapki i ze śmiechem zatańczyły z nim wokół drzewa przyjaźni. A ono przyglądało się wszystkiemu i szumiało, jakby głośniej i radośniej niż zwykle. Lecz nagle ni stąd, ni zowąd dało się słyszeć nawoływanie tatusia Balbinki. Wtedy Feluś pożegnał się z myszątkami, tłumacząc, że musi już wracać do swojej norki, a one, przytulając go mocno, ze łzami w swoich małych oczkach, zapewniały, że nigdy go nie zapomną. I co sił machały łapkami na pożegnanie! Droga do domu była dla Felusia bardzo długa i męcząca. Ale kiedy w końcu wśród trawy zobaczył swoją ukochaną Norkę, a potem tatę, mamę i rodzeństwo, wtedy poczuł, że jest najszczęśliwszym szczurkiem na świecie. Podbiegł do nich szybciutko i niemal bez końca, najmocniej jak tylko potrafił, przytulał wszystkich do swojego malutkiego serduszka, a po policzkach płynęły mu drobniutkie łzy szczęścia.